Tymczasem przełożona pielęgniarek Elżbieta Sułowska przyprowadza na salę segregacji salową z oddziału 45-letnią Marię Tulin. Kobieta zasłabła w trakcie pracy, upadła i rozcięła sobie łuk brwiowy. Poza tym to jest poważna rana z tego, co widzę. Zaraz doktor to obejrzy. A za pół godziny kończę pracę, jeszcze mi do łóżka zostało do oprzątnięcia na obserwację. Dzień dobry, pani Marysiu. Co to się stało? Dobry. Przewróciłam się, ale to nic takiego. Marysia zasłabła, uderzyła się głową o umywalkę w łazience. No to pięknie. Na pewno trzeba będzie założyć kilka szwów, ale zaraz to zobaczymy. Spokojnie. Bardzo panią boli? Nie? Na pewno. Kiedy ja już naprawdę dobrze się czuję, zwyczajnie zawróciło mi się w głowie. No, no tak, a my nie mówiłaś, że czułaś kołatanie serca i duszności. A to są akurat bardzo poważne objawy. Proszę się położyć, zbadamy panią. Zdarzało się pani to wcześniej? Nie, nie, po prostu wydawało mi się, doktorze. Mhm. Jestem po prostu zmęczona. Miałam zastępstwo za koleżankę na nocce i może dlatego nie wiem. No dobrze, proszę to na mnie spojrzeć. Na mnie. Teraz. Mhm. Proszę spojrzeć. Dobrze, założymy też tymczasowe opatrunek, dobra? Dobrze, Agnieszka, pomożesz mi z opatrunkiem za chwileczkę. Już, akcja serca ma przyspieszona, 130, ciśnienie 110 na 60 i saturację mamy 94. Dobra, to na pewno podamy tlen przez wąsy, robimy EKG, podpinamy kardiomonitor, pobieramy krew na CITO i 500 ml soli fizjologicznej, dobrze? Dziękuję, doktorze, ale ja muszę lecieć do domu, dlatego że Mikołaj ma dzisiaj trening, obiad nieugotowany, Zosia ma... Marysia, sprawdzić z geografii, nie mogę. Posłuchaj. Kobieta samotnie wychowuje dwójkę dorastających dzieci i jest przemęczona. Bardziej niż swoim stanem zdrowia przejmuje się tym, że nie wróci do domu na czas. Powinna pani odpoczywać. Tymczasem do szpitala przyjeżdżają dzieci pacjentki. 15-letnia Zosia i 10-letni Mikołaj. Nastolatka uważa, że mama jest zbyt opiekuńcza i daje jej za mało swobody. Dlatego wymyśliła, że znajdzie jej partnera, w którym mama się zakocha i przestanie skupiać całą uwagę na niej i bracie. Umówiła kobietę z mężczyzną poznanym na portalu randkowym, na którym podszywała się pod mamę. Mężczyzna ma przyjechać dzisiaj po 45-latkę do pracy. A ty się wtedy poucz do tego sprawdzianu z geografii. Bardzo cię proszę. O Boże! Nie o Boże, tylko idźcie do mamy, powiedzcie, że ze wszystkim sobie poradzicie i wszystko będzie w porządku. Dobrze? Taka umowa? Dobra, to super. Nie chcę kanapy. Dzisiaj na obiad miały być kotlety. Bez sensu. Kiedy mama stąd wyjdzie? Mamy teraz większe problemy niż twój pusty brzuchol. Niby jaki? Facet mamy. Co? Przecież mama nie ma faceta. Właśnie, że ma. Znalazłam dla niej takiego jednego gościa w sieci. I tak się składa, że on to zaraz będzie. Co? Chyba ci pogięło. Ona ma nas i to jej wystarczy.